Proszę Państwa, będziemy starali się przedstawić Państwu diagnozę, przynajmniej częściową, jak wygląda sytuacja w Europie, jak wyglądają niebezpieczne trendy, które mogą nas doprowadzić do sytuacji rzeczywiście niebezpiecznej. I o tą wypowiedź poproszę pana doktora Naimskiego, posła z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, mam mówić o trendach niebezpiecznych. Czas jest niebezpieczny. Czas jest niebezpieczny, bo czas jest czasem kryzysu, o czym wszyscy już w zasadzie mówimy i słyszymy to też dookoła. Ale czas jest niebezpieczny, dlatego że odchodzi porządek polityczny i porządek gospodarczy, do którego byliśmy przyzwyczajeni, i tworzy się nowy porządek. Ta zmiana sposobu zarządzania gospodarkami krajów europejskich, a także zmiana uczestnictwa, sposobów uczestniczenia w polityce europejskiej jest na tyle głęboka, że ja nie waham się porównywać tego do zmian, które zachodziły na kontynencie europejskim po Wielkiej Wojnie. Po II wojnie światowej, po I wojnie światowej, po napoleońskich wojnach ustala się nowa hierarchia, a może lepiej powiedzieć, uzyskuje formalne potwierdzenie. Nowa hierarchia wśród krajów europejskich, ustalają się nowe zasady uczestnictwa finansowego w przedsięwzięciu zwanym Europa. Następuje w tym okresie upłynnienia stosunków, relacji, następuje nacjonalizacja działań, w sensie takim, że do głosu dochodzą bezpośrednio interesy narodowe poszczególnych krajów. W Europie istnieją różne organizacje. Jedne z nich mają długą historię i nie mają żadnego znaczenia w tej chwili, choć historycznie rzecz biorąc, czasem przykładano do nich uwagę dużą, a nawet wiązano wielkie nadzieje. Taką organizacją jest na przykład Rada Europy. Wielu z nas już zapomniało o tym, że istnieje coś takiego jak Rada Europy, ale te 50 lat temu, czy 60 lat temu, przykładano do niej wielką wagę. A potem się okazało, że po cichu ta organizacja odeszła na bok. Wydaje mi się, że Unia Europejska, taka, do której myśmy przystępowali w 2004 roku, jest organizacją, która krok po kroku będzie odchodziła na bok. Nikt Unii Europejskiej nie będzie rozwiązywał. To nie jest potrzebne, a poza tym wiązałoby się z przyznaniem przez elity polityczne czynne w życiu publicznym od 60 lat do porażki. Nikt nie lubi przyznawać się publicznie do porażek, a w szczególności przed swoimi wyborcami. Ale tworzy się nowe. Tworzy się nowe w kontekście kryzysu. To kryzys wywołuje konieczność działań nowych. Ten kryzys w Europie jest wynikiem różnych tendencji i różnych zdarzeń, pewnych koincydencji. Są one zewnętrzne, a wśród tych zewnętrznych jako istotne, czy może najistotniejsze, wskazywałbym trzy, może cztery elementy. Pierwszym z nich jest moim zdaniem wycofanie Stanów Zjednoczonych z Europy. Jesteśmy tego
świadkami, a także uczestnikami, dlatego że to Polska miała brać udział w ostatnim dużym projekcie amerykańskim na kontynencie europejskim, czyli budowie tarczy antyrakietowej. I okazało się, że na skutek różnych przyczyn, także i zaniechań polskiego rządu, ale także i przyczyn zewnętrznych, Stany Zjednoczone wycofały się z tego projektu. Ameryka ma, zdaniem swoim, inne problemy w tej chwili, ważniejsze, związane z swoim gospodarczym powodzeniem wewnętrznym, ale także i z koniecznością zaangażowania Stanów Zjednoczonych w innych rejonach świata. Drugim elementem jest postępująca konsolidacja państwa rosyjskiego. I ta konsolidacja państwa rosyjskiego postępuje niezależnie od tego, że teraz z uwagą, na przykład dzisiaj, obserwujemy demonstrację w Moskwie. Otóż zapewniam Państwa, takie jest moje głębokie przekonanie, że państwo rosyjskie będzie się nadal konsolidowało pomimo tu i ówdzie organizowanych demonstracji w Moskwie czy Petersburgu, czy może na Syberii, o czym zresztą już nie będziemy wiedzieli. Trzecim elementem zewnętrznym, który wpływa na sytuację w Europie, jest gwałtowny rozwój świata gospodarczego i politycznego poza historycznie rozumianym Zachodem. Poza granicami Zachodu. Mówimy o Chinach, o Indiach, o Brazylii. Dzisiaj w czasie dodanym negocjuje się w południowej Afryce być może przedłużenie pakietu klimatycznego, tak zwanego. Przepraszam, nie pakietu klimatycznego, bo to jest europejski pomysł, tylko porozumienia z Kioto. I wydaje się, że to porozumienie nie zostanie przedłużone tak, jakby niektórzy chcieli. Ale jako czwarty element naciskający Europę, a może wynikający z wewnętrznych przyczyn europejskich, to jest kwestia związana z tak zwaną walką ze zmianami klimatycznymi. Otóż ta kwestia została podniesiona do rangi ideologii przez elity polityczne europejskie i jest tylko pytaniem otwartym, czy to, że zostało to podniesione do rangi ideologii, wynika z braku innych pomysłów na konsolidowanie elit, a także na uwodzenie opinii publicznej w krajach europejskich, czy też wynika z głębszego zamiaru, z takiego oto zamiaru, że ten element walki z klimatem będzie, czyli ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery w sensie globalnym, będzie narzędziem uprawiania realnej, twardej polityki w sensie globalnym. I to są czynniki zewnętrzne. Wewnątrz Europy jest tak, że mamy państwo niemieckie, które krok po kroku zmierza do prymatu na kontynencie. I ten trend w państwie niemieckim, a także przyzwolenie na to, by państwo niemieckie taką pozycję w Europie przyjmowało, widzimy nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu lat. Ostatnia próba przeciwstawienia się temu trendowi to był rok 89 i 90, kiedy zarówno Wielka Brytania, jak i Francja nie chciały się zgodzić na zjednoczenie Niemiec. I przegrały tę rozgrywkę. Powstały Zjednoczone Niemcy, siłą rzeczy potęga europejska, kontynentalna na pewno. Porządek niemiecki
o którym teraz często mówimy w kontekście zmian traktatowych, które są proponowane, zarówno z korekt w traktacie lizbońskim, jak i porozumienia międzynarodowego, o którym usłyszeliśmy trochę więcej szczegółów wczoraj. Otóż ta Europa z porządkiem niemieckim, ona dla wielu, nie Niemiec w Europie, jest atrakcyjna. Dlatego, że to jest porządek, że to jest twarda waluta. Zauważyć można, czy trzeba, że pani kanclerz Angela Merkel obroniła Europejski Bank Centralny. Wszyscy chcieli ją zmusić do tego, żeby drukowała pieniądze, a ona się na to nie zgodziła. Amerykańscy wysłannicy przyjeżdżali do Berlina po to, żeby ją przekonać do drukowania pieniędzy, a ona się na to nie zgodziła. To znaczy, że wybrała model rozwoju Niemiec czy porządku niemieckiego w Europie taki, jak Niemcy wybrali na początku lat 50. poprzez twardą markę i twardą walutę europejską, w tym przypadku euro. Jest wielu, powtarzam, w Europie, którym to się podoba i będzie się podobało. W tej sytuacji następuje, jak powiedziałem na początku, zmiana hierarchii pomiędzy państwami europejskimi, ale także zmiana hierarchii celów w Europie. Otóż cele w tej chwili w Europie dla tych, którzy zaproponowali albo zgodzili się na stworzenie międzyrządowego porozumienia proponowanego wczoraj, czy przedwczoraj, w sensie formalnym, są takie. Najpierw obronimy euro. Nie, może inaczej. Najpierw będziemy realizowali interesy Niemiec i Francji. Potem obronimy euro. Potem zajmiemy się interesami Unii Europejskiej jako takiej. Potem pomyślimy o Europie, jeżeli będzie na to czas. A w zasadzie interesy państw europejskich, członkowskich, nas niespecjalnie interesują. Otóż ta hierarchia ważności i celów, w sensie merytorycznym, jest z punktu widzenia polskiego absolutnie nie do przyjęcia. Bo z naszego punktu widzenia hierarchia powinna być taka. Najpierw polskie interesy, potem ewentualnie interesy naszych przyjaciół i sojuszników w Europie, potem Europa jako kontynent, jako pewne dziedzictwo, tożsamość polityczna, kulturowa, ale także i gospodarcza, potem narzędzia takie jak być może Unia Europejska, a na końcu euro. Ta sprzeczność interesów, którą tak można opisać, powoduje, że Polska powinna szukać swojego własnego miejsca w tym nowym porządku europejskim, który, jak mówię, będzie zupełnie innym niż ten jeszcze 5 lat temu, nie mówiąc o roku 2004. Na czym moglibyśmy, czy powinniśmy tę polską politykę opierać? Otóż w sensie gospodarczym wydaje mi się, że powinniśmy ją opierać na twardej walucie. Na walucie, która będzie uważana za ważną, może nie decydującą, ale poważaną w gospodarce europejskiej. Tak jak poważanymi walutami jest w tej chwili korona norweska, korona szwedzka, frank szwajcarski. Mamy na to szansę, mamy do tego potencjał, powinniśmy o to dbać. To oznacza, że do Unii że do strefy euro wstępować nie będziemy. Jeżeli chodzi o skutki niezamierzone traktatu, który został zaproponowany, myślę, że niezamierzone, to one są następujące, jeszcze trzy zdania, cztery. Otóż te niezamierzone skutki,
to jest precedens, który wprowadza wielowymiarowość stosunków między państwami na kontynencie europejskim. Dlatego, że sytuacja, kiedy musimy tu podziękować premierowi Cameronowi, otóż sytuacja, w której reszta została zmuszona do międzyrządowego porozumienia, gdzie chce wypożyczyć niejako, zawłaszczyć struktury Unii Europejskiej, czyli Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości, a Brytyjczycy już mówią, że się na to nie zgodzą, bo przecież to jest nasze, powoduje, że w zasadzie mamy dwoistość, a potem myślę, że będziemy mieli troistość, wielokrotność układu stosunków w Europie. Dlatego, że nic nie będzie przeszkadzało nam, Polsce, żebyśmy zaproponowali międzyrządowy traktat, porozumienie, do którego zaprosimy Szwedów, Słowaków, Czechów, Bułgarów, Rumunów. Zaprosimy te kraje, które czują się zaniepokojone tymi czterema trendami zewnętrznymi, o których wspomniałem na początku. I będziemy próbowali razem znajdować wyjście z sytuacji. Dziękuję bardzo.